Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Martyna Rajewska, jestem ze Szkolnej Telewizji, liceum ogólnokształcącego w Strzelnie. Osiągnął Pan wiele sukcesów. Jaki sukces uważa Pan za najważniejszy? No, sukces jest to tak, troszkę ku żartem pół serii, ale jest sukces to, że rozmawiamy dzisiaj, bo jeszcze nie robiłem dla wywiadu dla takiej telewizji, dla szkoły, dla tak młodych ludzi bezpośrednio, czego się cieszę. A pytanie było? Jaki sukces uważasz Pan za największy? To jest pierwszy już mówię, a sukces największy jest taki, że tak myślę, to jest takie moje, że się przetrwało. Przetrwanie i że się osiągnęło jakieś cele, no to jest sukces. Celem moim zawsze było śpiewanie, ale nigdy sobie nie wyznaczałem takich bardzo wysokich szczytów do zdobycia, bo bałem się, że nie dam rady. I to wszystko przychodziło z czasem. Dzisiaj mam na koncie różne płyty w różnym stylu. Niektórych nie chciałbym już słuchać, a niektóre słucham do dzisiaj, bo rzadko słucham Krawczyka, bo ciągle z nim przebywam i śpiewam. I sukcesem jest również to, że talent, o który nigdy nikogo się nie prosi, tylko się otrzymuje tam gdzieś z nieba chyba, że można się nim dzielić. Śpiewanie i inne w ogóle talenty, które niosą w sobie ładunek emocjonalny, jakiegoś uczucia, miłości, energii na przykład. Są utwory taneczne, bardzo energiczne, które niekoniecznie w moim wydaniu, które powodują, że człowiek po prostu lepiej się czuje w czasie tańca po uroczystości, czy samo nastawienie na to, że jest ta muzyka obecna w życiu człowieka i że się słyszy, bo są ludzie, którzy nie słyszą, popularnie mówi się na takich ludzi, że im słoń na ucho nadepną, tak? Ale to jest nieszczęście, jak się nie słyszy. Na szczęście ja mam za sobą bardzo dużo koncertów i nie pamiętam takiego koncertu, w którym bym zdecydowanie dołował gdzieś, prawda, przez samopoczucie, przez brak kondycji. Jakoś tak myślę, że niebo nade mną czuwa. Odbył Pan wiele światowych turnę. Którą podróż wspomina Pan ze szczególnym sentymentem? No na pewno 9-letni okres amerykański obfitował w takie koncerty, które wydawały mi się być albo nie być, prawda? Ważne, że był na przykład producent płytowy jakiś, czy producent jakiegoś show telewizyjnego, gdzie udało mi się zaistnieć, ale były też koncerty, żeby przetrwać, czyli żeby zwyczajnie zapłacić za ten koncert, jak się otrzymuje wynagrodzenie, zapłacić za telefon, za ratę samochodową, za wynajem mieszkania, czy pójść z ukochaną do kina. To wszystko dzięki śpiewaniu się osiągało, ale czasami były to warunki bardzo ciężkie. W nocy, w zadymionych klubach, niejednokrotnie do kotleta, czasami w dobrych tanecznych dyskotekach. Także bardzo mam bardzo ciekawy, taki, jakbym tak patrzył, wspominał, bardzo dużo różnych koncertów zagrałem w swoim życiu i staram się pamiętać. Na szczęście jest ich większość, skromny nie jestem w tym momencie, pamiętać te no dobre. Raczej też radziłbym wszystkim, żeby pamiętać chwilę chwały, o tak ogólnolotnie powiem, a o takich negatywach szybko zapominać i nie pakować się w takie emocje złe. Żeby po prostu na siebie uważać, bo wielokrotnie jesteśmy czasami zupełnie jakby no niewinni w sytuacji, w której mamy stres. Ktoś powoduje ten stres. Trzeba się nauczyć po prostu wybaczać takiemu człowiekowi. Bez wybaczenia nie ma spokoju ducha. Bez spokoju ducha jest wszystko się wali. To taka rada dla już wnuczek moich, bo ja mam wnuczki w waszym wieku. Czy w czasie tych podróży zdarzyło się coś niezwykłego? Bardzo wiele rzeczy, to można by było mówić na ten temat dość długo. Podróże w Stanach Zjednoczonych, ja i moja ukochana żona Ewcia, no mieliśmy różne, czasami zabłądziliśmy do rezerwatu Indian, którzy nie byli tak bardzo do nas
miło nastawieni, trzeba było uciekać. Ja przez pomyłkę zjechałem, myślałem, że zjeżdżam na stację benzynową, zjechałem do rezerwatu w Arizonie, w północnej Arizonie i naraziłem się troszeczkę właśnie na... Już sam nasz wygląd był taki no, niebezpieczny, ponieważ byliśmy nieźle ubrani, niezłym samochodem i baliśmy się, że może być jakaś przygoda. Ale na szczęście zjawił się policjant, również Indianin, który nas wyprowadził stamtąd, mówiąc: uważajcie, gdzie zjeżdżacie, bo jak chcecie wrócić do Polski, to musicie uważać, żeby nie zjechać w jakieś rejony niebezpieczne, bo wrócicie do domu w pudełeczkach drewnianych. No to horror, takie określenie. To taka przygoda pierwsza, która mi się przypomniała, ale takich różnych innych przygód było dużo więcej. Wielką przygodą były występy w Las Vegas, gdzie się nauczyłem ciężkiej pracy. Bo pracowaliśmy z wyjątkiem poniedziałku, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Jeden show trwał 50 minut, graliśmy 3 razy w nocy. Pierwszy był o godzinie 20, ostatni o 3.30 gdzieś tam nad ranem. To była szkoła pokory też, bo granie w Las Vegas w kasynach, gdzie przychodzą ludzie posłuchać artysty przeważnie, są to ludzie, którzy przegrywają tam pieniądze. Więc trzeba było ich pocieszyć, trzeba było ich rozbawić, dobrze zaśpiewać, więc to wszystko była bardzo fajna szkoła. No mógłbym tu bardzo długo na ten temat mówić, ale nie chcę was zanudzać. Ten dziadek Krawczy będzie wam opowiadał na jeden raz, bo musicie jeszcze jakieś bajki zmyślać. Nic nie zmyślam, bo wstydzę się kłamać. Pańskie utwory zna każde pokolenie. Nazwisko Krawczy kojarzy się z wielkim sukcesem, ale jak wiemy, sukces ma dwie strony. Jakie są blaski i cienie życia gwiazdy? Ja w ogóle tego określenia celebryta, gwiazda dla mnie to jest takie... Ja nie bardzo komfortowo czuję się z takimi określeniami, nie wiem dlaczego tak naprawdę. Mówi się, że blaski i cienie, prawda, słowy. Więc cieniem tego wszystkiego jest to, że przy takim dużym stresie, na jaki jesteśmy narażeni, wiele osób już nie żyje, na przykład dlatego, że przedawkowało różne używki. Po prostu oni sobie pomagali tym. Ja sam wielokrotnie, będąc w Stanach, mając zespół, który coś tam sobie na wspomaganie zawsze brał, a ja piłem malutki koniaczek przed każdym występem, żeby struny były dokrwione i oni biedni przyszli do mnie z żalem, że Boże Święty, jesteś alkoholikiem jesteś, bo ty pijesz tam te 30 gram przed każdym, a to jest najgorszy narkotyk, alkohol, bo jest wszędzie dostępny i najtańszy. A co oni tam brali, to już nawet nie będę mówił, bo nawet dobrze nie pamiętam. W każdym razie, kiedy zrobiliśmy eksperyment, nagrywaliśmy po różnych takich właśnie, czy po alkoholu, czy po trawce, czy po innych, mocniejszych rzeczach, no to zauważyliśmy, że na trzeźwo jest jednak najlepiej i to nas bardzo wyleczyło. Ja nie wciągnąłem się ani w alkohol, ani w używki. Jakoś w mojej rodzinie nie było takich ludzi. Nie należę do ludzi słabych pod tym względem. Potrafię sobie odmówić i narzucić taką dyscyplinę, że nie, po prostu nie. Jeżeli mam koncert, muszę być trzeźwy. Jeżeli mam uroczystość, owszem, mogę tam sobie wypić jakąś zimną wódkę pod śledzia, czy piwo pod tatara, prawda? Czy czerwone wino pod jakieś danie. Ale tak, w momencie, kiedy przekroczyłem 40, zacząłem to wszystko selekcjonować i panować nad tym, chociaż zawsze panowałem nad tym. Aczkolwiek jak byliśmy młodzi z tymi gitarami, chłopaki z Tobadura, no to czasami odbywały się jakieś takie właśnie bardzo śmieszne popijawy, bo byliśmy bardzo wesołymi ludźmi i bardzo dobrze się czuliśmy we własnym gronie, żartowaliśmy, ale to jest ważne, żeby odpowiedzieć na to pytanie konkretnie. Bardzo trzeba czuwać, ponieważ człowiek traci czasami instynkt samozachowawczy, to jest trochę za dużo powiedziane, ale traci orientację, co będzie dla niego dobre, a co będzie złe. Więc te używki należą do tych, że oczywiście jak są kontrolowane i nie stają się przyzwyczajeniem, a później nałogiem, który niszczy, no to jest wszystko jeszcze dobrze. No i też ja może pomyliłem powołania, bo czasami mi wiele osób mówi, że powinienem być księdzem, a nie piosenkarzem, bo zawsze coś mówię o tych sprawach, ale człowiek nie składa się tylko z ciała, bo to był dramat.
Człowiek się jeszcze składa z ducha, z czegoś bardzo takiego, co dla nas jest trudne do zrozumienia, ale mamy od tego Pismo Święte, mamy od tego słowa mojego mistrza Chrystusa, brata, nauczyciela, ojca, matkę właściwie, że mogę do niego rozmawiać i rozmawiam z nim takim językiem, jak rozmawiam teraz z wami, z tobą, bezpośrednio, tak jak chcę się wyżalić albo poprosić o coś, ale zawsze muszę pamiętać, że on też kocha, ten Stworzyciel, i to jest, ja jestem jego dzieckiem i on by nie chciał pewnie czegoś złego mi uczynić, a jeżeli coś się dzieje takiego, że człowiek cierpi, uwaga, to wcale nie znaczy, że Pan Bóg się od nas odwraca, może wprost przeciwnie, daje nam taki trening, człowiek szlachetnieje jakby i już wie, że cierpienie czasami jest najlepszą szkołą życia. Kiedyś śpiewał Pan piosenkę o parostatku, później o tym, że chciałby Pan zostać marynarzem. W Sylwestra 2014 roku otrzymał Pan specjalną nagrodę, statek króla polskiej muzyki rozrywkowej. Kim zostałby Pan, gdyby nie został Pan piosenkarzem? Ja miałem być pianistą, ja się uczyłem w szkole muzycznej, tatuś zawsze chciał, żebym był pianistą, ale losy się potoczyły inaczej w momencie, kiedy się zjawił na firmamencie Elvis Presley, później Beatlesi, później Rolling Stonesi, później Michael Jackson, później Aerosmith, później inni ulubieni artyści, Guns N' Roses i tak dalej, rockowcy. W Polsce zjawiły się czerwone gitary, później my, trubadurzy, i zaczęliśmy poważnie traktować to, co robimy. Trzeba powiedzieć, że ta decyzja, żeby zostać piosenkarzem, u mnie będąc młodym człowiekiem, była tylko marzeniem. Ponieważ ja w ogóle śpiewałem i grałem na gitarze jednocześnie, więc nie wiedziałem, co to znaczy być piosenkarzem. Także to się stało w momencie, kiedy rozstaliśmy się z trubadurami. Jeden emigrował, Marian Lichtman, mój przyjaciel, i ja musiałem się sobą zająć. Musiałem zacząć zarabiać na życie. Kobieta moja była w stanie błogosławionym, musiałem na to o tym myśleć. I Rysiek Poznakowski, lider trubaduru, bardzo mi pomógł, nagrał pierwszą płytę i tak już poszło. I później to już lata pracy, po prostu eliminowałem rzeczy, które mi przeszkadzały, a te, których się czułem dobrze, po prostu zatrzymywałem, bo patrzyłem, jaka jest reakcja widowni na utwory, które nagrywam lub wykonuję na scenie. Ostatnie. Więc ostatnie pytanie. Napisał Pan książkę wraz z swoim menadżerem. Także organizuje Pan akcje na rzecz osób chorych na autyzm. No i jakie ma plany jeszcze Pan na przyszłość, na najbliższą przyszłość? Te wszystkie akcje, które robimy, to tak naprawdę to robimy, żeby uspokoić własne sumienie, bo to jest cały czas kropla w morzu potrzeb, tak jak mówią. Oczywiście chętnie biorę w takich akcjach udział, bo wiem, że to jest potrzebne. I wielu artystów na świecie i w Polsce to robi. I jest to, wydaje mi się, taki ważny też moment. Natomiast jeśli chodzi o przeskakując w moje plany, jak to się mówi, w starym piecu jeszcze dobrze się zawsze pali, tak? Więc u mnie tak się dosyć dobrze pali. Może piecyk się troszeczkę powiększył oczywiście, ale to już przez to, że jestem smakoszem, mówiąc delikatnie, a nie delikatnie, że jestem łakomy na dobre rzeczy. I plany są takie, że właściwie mamy do przodu już jeden zrealizowany pomysł, drugi nie. Nie będę tego mówił, co to ma być. Mogę tylko powiedzieć, że już jest jeden zrealizowaliśmy i jesteśmy z tego zadowoleni. To się rzadko zdarza. To była trudna poezja dobrego, wspaniałego artysty w języku polskim, też napisana przez wspaniałego poetę. A drugi pomysł, no to wytwórnia płytowa jest zainteresowana, żeby nagrał płytę, w której przynajmniej 50% będą śpiewali bardzo młodzi artyści, którzy chcieliby ze mną nagrywać płytę. Więc zobaczymy, no bardzo chętnie z dziećmi, z ludźmi w wieku moich dzieci, a raczej wnuczek, wnucząt, chętnie coś zaśpiewam, bo to jest zawsze dobre doświadczenie. To się uczymy nawzajem mimo wszystko. Ja nie czuję tej bariery wiekowej między sobą a ludźmi młodymi, którzy chcą być zawodowcami w tym sensie dobrym i śpiewają, grają. I niech to będzie dla pocieszenia ludzkich, zmęczonych pracą i życiem,
i różnymi rzeczami, stresami. Niech to będzie na pocieszenie, niech to będzie ku radości. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Panu dalszych ogromnych sukcesów i spełnienia marzeń, oraz czekam na następne hity. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, bardzo mi miło.